Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją palety do konturowania. Będzie to paleta Make Up Revolution i to będzie Iconic Lights and Contour Pro. I tutaj mamy w palecie 13 gramów. Mamy tutaj 4 piękne bronzery, będą 2 boczne rozświetlacze i 2 pudry do rozjaśniania okolic pod oczami. Przynajmniej ja używam właśnie do tego celu. Paleta jest wykonana z takiego konkretnego, w sumie dobrej jakości plastiku. Jak widzicie, jest zatrzaskiwana, co właśnie sprawia, że nie otworzy nam się podczas jazdy. Nic tutaj złego się nie stanie. Kolorki są przepięknie, pięknie wyglądają. Są całkiem dobrze napigmentowane. Cena takiej palety to 40 zł, ja swoją zakupiłam w Hebe, ponieważ tam przez jakiś czas, nie wiem czy to jest w stałej już ofercie, czy tylko przez chwilę, będzie taki stand właśnie z produktami Make Up Revolution. Tak jak mówiłam, mamy 4 piękne bronzery, do tego 2 środkowe u góry pudry, żółty i biały i 2 rozświetlacze po bokach. Zaraz pokażę Wam swatche tej palety. Ja używam jej już od jakiegoś czasu, staram się ją testować, próbować i po prostu chciałam nagrać taki test z recenzją też dla Was, abyście miały właśnie taki obraz przed sobą, abyście zobaczyły, jak to wygląda. Jest też taka paleta, tylko że cała czarna. W sensie, że tutaj nie jest właśnie nic widoczne, jest ona cała ciemna, jednak tamte kolorki różnią się od tej. Wydawało mi się, że tamte są bardziej pomarańczowe, jakieś takie, no nie mogłam tam znaleźć w sumie nic dla siebie. Ta jakoś bardziej przypadła mi do gustu. Teraz zeswatchuję Wam te kolorki i po części powoli właśnie opiszę, powiem jak to mniej więcej wygląda. Zaczniemy może od tych dwóch rozświetlaczy. Pierwszy będzie ten tutaj, a drugi ten tutaj. I teraz zeswatchujemy. Pokażę Wam dwa kolorki. Jak widzicie, jeden wpada w odcień srebra. Jest to taki właśnie bardzo mocno napigmentowany srebrny kolorek. A drugi tutaj będzie to taki kolor bardzo cielisty, ale wpadający w takie szampańskie odcienie. Ten rozświetlacz jest taki bardzo delikatny, szampański i w ogóle konsystencja tych produktów jest taka bardzo satynowa, taka przyjemna, mięciutka, delikatna, bardzo fajnie właśnie tutaj się prezentują. Ja głównie używam tego rozświetlacza, jednak ten też pięknie wygląda, możemy go używać jako cienia na powiekę. Jest oczywiście słabiej napigmentowany, ten jest o wiele mocniejszy, nawet po właśnie tutaj widzicie roztarciu, ten srebrny bardziej rzuca się w oczy, ale ten jest delikatniutki, pięknie wygląda. Myślę, że każda z Was znajdzie też coś dla siebie. Teraz przetrę tutaj i pokażę Wam dwa pudry. Jeden z nich będzie właśnie żółciutki, a drugi będzie taki typowy biały. Ja tych dwóch używam na przemian, czasami też je ze sobą mieszam. Tutaj, jak możecie zobaczyć, zaraz pokażę Wam kolorek. Zobaczcie, jeden jest taki bardzo żółty, drugi jest taki typowo właśnie biały. Używam ich głównie tutaj w makijażu pod oczy, aby tę strefę tutaj rozjaśnić, rozświetlić, aby ta strefa tutaj była taka jaśniejsza, promienna. Często właśnie używam tego białego, aby fajnie to tak właśnie tutaj rozjaśnić, ale tak jak mówię, mieszam też ze sobą te dwa kolory. Tak jak widzicie, żółty po roztarciu jest prawie niewidoczny, biały trochę jeszcze zostaje widoczny, a więc ten biały bardziej będzie się nadawał. Obydwa, tak jak mówię, są bardzo fajne, bardzo ładnie wyglądają w tej okolicy pod oczami. A więc Wam też serdecznie w ogóle Wam polecam tę paletę, ponieważ mamy w niej 2, 4, 6, 8 produktów tak naprawdę za 40 zł, a więc wychodzi po jakieś 5 zł za jeden produkt, a to nie jest wcale dużo. Teraz przejdziemy do bronzerów, zacznę może tutaj od tej strony i będę szła w tym kierunku. A więc pierwszy kolorek, zaraz Wam dokładnie opiszę, opowiem jak to wygląda. Zrobiłam sobie też taką małą ściągawkę, aby wszystko Wam powiedzieć, o wszystkim wspomnieć co chciałam.
I teraz tak, jak widzicie tutaj po swatchach, to będzie właśnie ten pierwszy, który Wam pokazywałam. O, tak jak, czyli odwrotnie. O, trochę nakręciłam. O, to będzie tak. To będzie właśnie tak ze swatchami. Od najciemniejszego do w sumie tak jakby, nawet nie można powiedzieć, do najjaśniejszego, bo są one bardzo tutaj zróżnicowane. I teraz tak, zaczniemy może od tego pierwszego, czyli z tej strony. Ten kolorek będzie taki, powiedziałabym, karmelowy, taki ciepły, ale jednocześnie też wpadający delikatnie w pomarańcz. I jest on taki, w sumie najrzadziej go używam, bo nie wiem, sobie jakoś nie podpasował mi, ale tak jak widzicie, jest to taki ciepły, wpadający właśnie w pomarańcz kolor. Tych dwóch pośrodku używam najczęściej. Ten to będzie taki kolorek jasno-beżowo-brązowy, ale z takimi delikatnymi, połyskującymi drobinkami. Niekoniecznie są one mocno widoczne na buzi, ale właśnie jak rozprowadzimy tutaj na dłoni swatch, to wtedy widać delikatne takie połyskujące drobinki. Ten tutaj kolejny to będzie taka mieszanka koloru rudego, wpadający taki delikatnie w miedziane kolory. Koleżanka powiedziała, że jest to taki kolor rose gold i faktycznie coś w tym jest. Jest to przepiękny kolor, który ślicznie wygląda. I też właśnie używam tych dwóch oddzielnie lub też razem te dwa kolorki ze sobą mieszam. Jest to taki piękny kolor, myślę, że wielu z Was też by pasował. Jest naprawdę śliczny, fajnie wygląda. Kolorki są satynowe, fajne, mają wykończenie, a więc też ładnie się je blenduje. Paleta delikatnie się kruszy, ale to tak jak mówię, to nie jest akurat żadna wada. Delikatnie tylko się pyli, więc to nie jest, tak jak mówię, żadna wada tej palety. I ostatni kolor, jest to kolor najciemniejszy, najbardziej taki brązowy. Myślę, że fajnie wyglądałby u osób opalonych albo w jakichś takich, wiecie, konkretnych, mocnych makijażach, gdzie chcemy coś tam podkreślić, właśnie pokazać, coś wyszczególnić. Ja, tak jak mówię, używam tych dwóch środkowych. Ten jest dla mnie za pomarańczowy, ten za ciemny, ale te takie ciemniejsze, pomarańczowe kolory możemy też nakładać właśnie jako cienie na powieki, a więc też fajnie się sprawdzą. Dobra, teraz pokażę Wam mniej więcej, jak ja tego używam, co z tym robię. I teraz użyję sobie wszystkich tych, znaczy wszystkich, użyję tych kolorów, których używam na co dzień, a więc pokażę Wam, jak po prostu to aplikuję. Te jaśniejsze kolorki przeważnie mieszam, tutaj akurat mam pędzel, podróbeczkę z Real Techniques z AliExpress. Te dwa mieszam ze sobą po prostu i tutaj takimi trójkątnymi ruchami aplikuję je pod oczy. Oczywiście możemy nałożyć grubą warstwę tego pudru, zastosować baking. O, widzicie? Trochę się pruszy. Trochę się pyli ta paleta, ale dla mnie nie jest to żadna jej wada. Tutaj oczywiście w kamerze nie będzie dobrze widać, tak jak mówię, możemy zastosować baking, czyli grubo warstwa białego, później ścieramy i efekt jest naprawdę taki mocny, rozjaśniony. Ja jednak wolę tylko delikatnie sobie rozjaśnić te okolice. A więc tak jak mówiłam, pędzelek, podróbka Real Techniques, ta złota. I teraz bronzera, użyję właśnie mieszanki tych dwóch, pokażę Wam, jak one wyglądają. Użyję do tego pędzelka Real Techniques Blush Brush, też bardzo go lubię i wiecie o tym, bo Wam cały czas o tym mówię, a więc użyję sobie tutaj dwóch na przemian i zobaczycie, jak to wygląda.
Nie wiem, jak w kamerze wygląda ten brąz na tych policzkach, ale mi naprawdę na żywo bardzo ładnie on tutaj podkreślił te kości policzkowe, bardzo ładnie wygląda, podoba mi się to, jak on wygląda, podoba mi się ta mieszanka tych dwóch kolorów. Tak jak mówię, dwa te środkowe, które widzicie tu na dłoni, wylądowały mi tutaj na policzku. Odrobina produktu wystarczy, aby już widać ten pigment. Są naprawdę dobrze napigmentowane, tak jak widzicie na dłoni. To było jedno zamoczenie i jedno przeciągnięcie, a więc naprawdę jest dobra pigmentacja. Delikatnie się sypią, ale dla mnie to nie jest żaden problem. Nałożę jeszcze sobie rozświetlacz i nie wiem w sumie, którego użyć, czy tego bardzo jasnego, czy tego srebrnego. Srebrny za bardzo nie pasuje chyba do mojej karnacji. Nałożę chyba sobie ten taki jaśniejszy, którym Wam mówiłam. Użyję do tego pędzelka Mio Mare, kiedyś w Lidlu chyba były dostępne. Bardzo fajny, nie wypadają włoski, więc Wam też polecam. Zobaczymy, czy w kamerze będzie widać w ogóle ten efekt delikatny. Naprawdę jest to taki bardzo, bardzo delikatniutki efekt. Taka skóra jest delikatnie muśnięta tym połyskiem. No mam nadzieję, że to zobaczycie. Myślę, że delikatnie, bo widzę w podglądzie, że chyba coś widać, więc myślę, że też w kamerze później, mam tylko nadzieję, że się jakoś nie zepsuje, jak będę zgrywać, to wtedy powinniście też widzieć. A więc taki delikatny efekt rozjaśnienia też jak najbardziej. No nie wiem, myślę, że coś będzie chyba widać. No i dobra, tak by wyglądał mój makijaż. Tutaj, tak jak mówię Wam, produkt bardzo dobrze się blenduje, bardzo fajnie się u mnie sprawdza, bardzo polubiłam tę paletę. Mam ostatnio fisia na punkcie bronzerów i właśnie takich różnych rzeczy do konturowania, rozświetlaczy, a więc Wam serdecznie polecam zapoznać się z tą paletą. Jeżeli macie okazję, przetestujcie. Nie kosztuje dużo, tak jak mówię, wychodzi po 5 zł za jeden taki produkt, a myślę, że w tej palecie naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że każda z Was będzie z niej zadowolona. Ja przynajmniej jestem. U mnie fajnie się sprawdza. Tak jak widzicie, mam nadzieję, że kamera odda dobrze kolory tych bronzerów u góry. Tutaj jeszcze swatche. A więc tak się prezentuje. Mam nadzieję, że taki test i krótka recenzja spodobają się Wam, że przypadną Wam do gustu. Dajcie proszę znać, czy czaiłyście się na tą paletę, czy może ją macie, a może zastanawiacie się nad zakupem. Powiedzcie proszę, czy trochę Wam podpowiedziałam, trochę objaśniłam. Tak jak mówię, mi sprawdza się bardzo dobrze. Efekt jest bardzo delikatny. Można go oczywiście stopniować, ale za takie pieniądze to myślę, że lepszej palety nie znajdziecie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie i trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa, pa.